Jak wygląda współcześnie ochrona zabytków? Co grozi za zniszczenie starego budynku? Jaka jest kwalifikacja prawna graffiti? O ciekawych przypadkach z zakresu prawa ochrony zabytków opowie wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Marek Kulik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych i pracownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS. Ochrona zabytków zawsze była, jest i będzie istotna. Problem z zabytkami polega na tym, że jeśli zabytek zostanie choćby tylko lekko uszkodzony, to w zasadzie jest już nie do odrobienia. Te wszystkie naprawiania go czy rekonstrukcje, to wszystko już jest tylko lukrowanie rzeczywistości. Cokolwiek było naprawdę prawdziwie stare, wartościowe i cenne, i zostanie zniszczone czy uszkodzone, możemy już to tylko upozorować. Nie możemy już nic z tym więcej zrobić. Dlatego zniszczenie czy uszkodzenie zabytku to jest najpoważniejsze przestępstwo przeciwko zabytkom, a już takie, na przykład jak przemyt zabytku, czy niesprowadzenie zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia wywozowego, one są poważne, ale nie aż tak. Bo oczywiście źle się dzieje, jeśli jakiś skarb narodowy zostanie wywieziony z kraju. Natomiast problem polega na tym, że w przypadku uszkodzenia on zanika. W przypadku wywiezienia gdzieś tam jest. To już nie jest może najgorzej. To jest zatem niezwykle ważne, bo to są rzeczy, których odzyskać, odpracować, odbudować już się nie da. Są różne reżimy ochrony zabytków, cywilnoprawny, administracyjnoprawny, prawno-międzynarodowy, no i prawno-karny. W przypadku ochrony środkami prawa karnego, no to istnieje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to jest ustawa z 2003 roku, która tak naprawdę zastąpiła i wiele nie zmieniła w ochronie, która istniała od lat 60. Istnieją tam cztery typy przestępstwa. Najważniejszym jest uszkodzenie zabytku, artykuł 108. Jest umyślne uszkodzenie zabytku, nieumyślne uszkodzenie zabytku. I to jest najważniejszy przepis w zakresie tych, które chronią zabytki. Przede wszystkim odpowiada za uszkodzenie zabytku lub zniszczenie go ten, kto zrobi to umyślnie, kto zrobi to nieumyślnie, ten, kto zrobi to z cudzym zabytkiem i ten, co zrobi to z własnym zabytkiem. Tylko w przypadku uszkodzenia cudzych zabytków, co nie jest takie znowu częste, bo zwykle jednak chodzi o uszkodzenie własnego zabytku. Najczęściej to jest sytuacja, w której właściciel nie dba i powoduje w ten sposób, że zabytek jakoś tam się niszczy, degraduje, psuje. Natomiast w wypadku uszkodzenia cudzego zabytku, no to się pojawia jeszcze potrzeba uwzględnienia interesów właściciela. Mój ogląd praktyki pokazuje, że to dość często prokuraturze i sądom umyka. To się powinno jeszcze dodatkowo zakwalifikować czyn jako uszkodzenie cudzej rzeczy. Polskie prawo pozwala na użycie dwóch przepisów w kwalifikacji prawnej. No i wtedy skutek jest taki, że na przykład nawiązkę można wypłacić za zniszczenie zabytku na fundusz ochrony zabytków, ale już na przykład właściciel ma trudności z uzyskaniem odszkodowania za swój zniszczony czy uszkodzony zabytek. Czy to jest skuteczne? No to jest pytanie, które zadajemy sobie od lat, czy ochrona zabytków w Polsce jest skuteczna, zwłaszcza ta prawnokarna ochrona. Powiem tak, jest coraz skuteczniejsza. Natomiast czy jest skuteczna obiektywnie, mamy jeszcze wiele do zrobienia. Badania praktyki wykazały, że jest tu sporo do poprawy. To są regulacje prawa administracyjnego, pozwalające obywatelowi i nakładające na obywatela będącego właścicielem zabytku cały szereg obowiązków. On z jednej strony musi dbać o to, żeby to nie uległo zniszczeniu, a z drugiej strony nie może tego robić samowolnie. I tak, jeżeli tylko przeprowadzi jakieś zabiegi wokół zabytku, które to zabiegi nie spowodują jakichś szkód, ale wykonane są bez nadzoru konserwatorskiego, to jest to jak na razie tylko wykroczenie. Powiedziałem jak na razie, bo możliwe, że to już niedługo nie będzie nawet wykroczenie, tylko delikt administracyjny, co w zasadzie na jedno
z punktu widzenia obywatela wychodzi. Natomiast jeżeli się wprowadzi w zabytku już jakieś zmiany, a tu się robi już duży kłopot, bo wtedy właściciel może odpowiadać za uszkodzenie zabytku. Tylko to są niezwykle trudne sprawy do oceny. Graffiti to jest temat rzeka. Jest jedno z może z najciekawszych problemów na styku współczesnego prawa karnego, prawa administracyjnego i prawa wykroczeń. My jesteśmy w Polsce w takiej sytuacji, że większość zdatnych do użytku, że to nazwę, zabytków, najcenniejszych, to są nieruchomości, budynki przede wszystkim. Teraz pomalowanie tego może być po prostu wykroczeniem z artykułu 63a kodeksu wykroczeń. To jest takie wykroczenie polegające na wykonaniu na cudzej rzeczy w miejscu publicznym bez zgody właściciela, napisu, rysunku, przyklejeniu plakatu. Tak jest, kiedy to graffiti da się usunąć bez uszkodzenia muru. A jeżeli mur zostanie uszkodzony przez graffiti, albo co jeszcze lepsze, przez zdjęcie, wyczyszczenie graffiti, się robi zabawnie, bo wówczas przecież to, czy mur zostanie, czy nie zostanie uszkodzony, to czasami nie zależy od tego, który go pomaział, tylko od tego, który tą namazianą farbę zmył. I czy zrobił to dobrze, czy źle. I są takie przypadki, kiedy zupełnie poważnie się prokurator musi zastanowić, czy to zostało dobrze zmyte. Był taki przypadek kiedyś, że chyba ze 6 orzeczeń w jednym postępowaniu się turlało po instancjach w tej z powrotem, a chodziło o to, że jakiś człowiek napisał na filarze mostu w pewnym bardzo dużym mieście w Polsce wielką literę W i to zostało zdrapane, przy czym zmyte, przy czym wystąpiła pewna, koszty firmy obejmowały tam kwotę dość wysoką, o tak. No i oskarżony kwestionował to, że przecież to można było taniej zmyć i wtedy to nie byłoby przestępstwo, tylko wykroczenie. Problem z graffiti właśnie jest taki, że to może się zrobić przestępstwo w momencie, w którym usunięcie tego powoduje jakieś uszkodzenie rzeczy. No i to są, od razu powiem, częstsze przypadki, farby są dobrej klasy, chociaż pamiętam takie graffiti wykonane na jednym z kościołów zabytkowych, bardzo pięknych, nie pamiętam w którym mieście już w tej chwili, gdzie ksiądz proboszcz starto gumką do papieru, do ołówka, i to także śladu po tym nie było, w związku z tym ksiądz proboszcz kwalifikacje z uszkodzenia rzeczy na wykonanie napisu. Spraw z zakresu ochrony zabytków, parę widziałem, się wiązało z tym, że kiedyś prowadziliśmy takie badania aktowe dotyczące spraw z zakresu ochrony zabytków. I tak naprawdę najciekawsze sprawy, one z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy takie bardzo ciekawe nie są. Bo prawnika najbardziej ciekawi to, co zrobić w sytuacji bardzo spornej, bardzo kłopotliwej. Ja się na przykład bardzo mocno zastanawiałem nad sposobem rozwiązania takiej sprawy, w której pewni państwo, mając wykonać remont zabytkowego ogrodu, bo cały ogród był zabytkowy, wymienili czy przebudowali groble, która tam się znajdowała między dwoma stawami. No i problemy tam były dwa. Pierwszy problem był tam taki, że konserwator ochrony zabytków obejrzał to owszem wcześniej, ale nie wydał żadnych pisemnych zaleceń, jak ten remont przeprowadzi. Więc ci ludzie działali troszeczkę po omacku. Oni prosili konserwatora, żeby wydał im pisemne zalecenia. Jakoś to pismo gdzieś utknęło w zakamarkach biura. Skutek tego był taki, że woda podmywała groble, trzeba było coś z tym zrobić, groziło uszkodzenie zabytku w wyniku niedbania o ten zabytek, a z drugiej strony groziło to, że wykonując ten zabieg, to oni działali bez nadzoru konserwatorskiego, czyli też łamali prawo i mogli uszkodzić zabytek. A puentą z tego wszystkiego było to, że pojawiło się w sprawie dwóch biegłych. Jedna biegła powiedziała, że no tutaj został zniszczony wspaniały zabytek w postaci pięknej grobli, która powodowała to, że można było
odtworzyć dawny układ parku, zabytkowy układ parku, a drugi biegły powiedział, no halo, halo, ale ta grobla została w 1958 roku przez PGR miejscowo usypana i jej charakter zabytkowy jest więcej niż dyskusyjny. Z zabytkami zasadniczo jest ten problem, że karzemy człowieka również za to, że spowodował jakieś uszkodzenie w zabytku i bardzo dobrze, tak, ale robimy to również wtedy, kiedy on działa nieumyślnie. Czyli kiedy czasami nawet nie wie, że to jest zabytek. No i właśnie, a ochronie podlegają nie tylko zabytki wpisane do rejestru, ale też zabytki, które nie są wpisane do rejestru, ale ich zabytkowy charakter jest oczywisty. Tylko pytanie, dla kogo on ma być oczywisty.